tym krótkim filmiku pokażę, jak składa się amortyzatory w modelu TC5. Uważam te amortyzatory po 2 latach użytkowania za jedne z lepszych konstrukcji. Nie są tak drogie jak amortyzatory DRF-a albo X-Ray'a, ale spełniają swoje zadanie, odpowiednio złożone, służą długo. O-ring uszczelniający akurat w tym wypadku jest czerwony, umieszczony mniej więcej w tym miejscu, wytrzymuje bardzo długo, pod warunkiem, że jest amortyzator odpowiednio nasmarowany, napełniony olejem oraz czyszczony w czasie wyścigów, inaczej po wyścigu, po jakimś tam zakurzonym torze. I teraz tak, zajmiemy się składaniem. Najpierw pośkę trzeba umyć za pomocą tam papieru i odrobiny cleanera, tak żeby była czysta, bo wiadomo, co przychodzi z fabryki, to może być brudne lub w jakimś tam kurzu ubrudzone. Teraz jest mały e-clip zakładany. O, teraz tak, w nowym zestawie przychodzą różnego rodzaju tłoczki. Ten tłoczek ma numer 2, jest tłoczek o numerze 1 oraz numerze 3. Różnica jest taka w wielkości tych otworków. Dwójka jest takim pośrednim tłoczkiem. W poprzednim modelu też używałem pośredniego tłoczka, bo jedynka ma większe otwory, a trójka ma mniejsze otwory. I z tego co wiem, kierowcy teamowi Team Associated używają tych tłoczków o numerze 2 lub innych, ale w większości wypadków 2. Dobrze. Zakładamy tłoczek. Następnie kolejnego eklipa. O, wszystko sprawnie. Sprawdzam sobie, czy jest ok, mieści się. I teraz tak, żeby nie popsuć składania amortyzatora, używam takiego zielonego smaru, też firmy Team Associated. On jest zalecany do smarowania właśnie osiek amortyzatorów. Odrobinę nakładam, rozsmarowujemy to w rękach. Teraz jest taki plastikowy kubeczek, taka prowadnica. I teraz tak, tą prowadnicę bardzo ciężko wkłada się do aluminiowej tulei, która jest amortyzatora. I nie wolno tego obcinać ani szlifować. To musi siedzieć sztywno, gdyż to utrzymuje w odpowiednim miejscu podkładkę i o-ring tutaj na dole. Więc tak, zakładam sobie, jeszcze dołożymy odrobinę smaru. O, ja będę to wkładał, żeby też trochę smaru weszło w ten plastikowy kubeczek. Dobrze. Teraz wkładam o-ringa, czyli uszczelniacz. Też odrobinę smaru. Wiadomo, ten smar trochę zmieni kolor oleju silikonowego, ale tym nie należy się przejmować. I tutaj odrobinkę smaru, żeby to nam nie uciekało. Teraz tak, wkładanie całego tego zestawu do amortyzatora jest dosyć kłopotliwe, więc przez chwil parę będę się z tym męczył. Ale jak mówiłem, nie wolno tego obcinać i to jak się popieści, to się zmieści. Teraz biorę taki plastikowy dopychator. Dopycham na miejsce do oporu. I teraz można wziąć zobaczyć, że to ładnie, pięknie chodzi, tak? Test na szczelność. Po prostu dmuchnąć do środka. Jest ok. Tak, to są złożone dwa amortyzatory, ale teraz przejdę do dwóch pozostałych, które już mam wstępnie były złożone. Napełnimy je olejem, a na tych dwóch amortyzatorach chcę pokazać, co to znaczy rebound, czyli z angielskiego na polski będzie to tak zwane odbicie, czyli jak jest amortyzator kompletny, jak wciskam, to może tak trochę samoczynnie wyjechać na połowę, może 100% wyjedzie. Tak. Z tego co ja doświadczyłem ze swoim modelem, najlepsze efekty osiągałem, gdy amortyzatory były
bez odbicia, czyli bez powrotu, czyli działały tylko wyłącznie jak zwykły amortyzator olejowy. Że jak się wcisnęło, jak weszło tak, to tak zostawało. Czyli całą pracę tego układu amortyzator sprężyna wykonuje sprężyna, czyli ściskanie i rozciąganie. Amortyzator tylko i wyłącznie w tym wypadku przy zero rebound, czyli zerowym odbiciu, działa jak amortyzator. Była chwilka przerwy. Teraz pokażę takie bardzo skomplikowane urządzenie. Jest to taki kawałek pianki z wrzebnymi otworami, który służy do napełniania amortyzatorów olejem, czyli jak napełnię, on się odpowietrzy i tak dalej, tego wkładam i po paru minutach do nich wrócą. Więc znów będzie chwilka przerwy.